to jest Sławek. A to dron, na którego Sławek robi licencję. To żona Sławka, Ania, która spotyka się z koleżankami na odnowionym kartuskim rynku. A to nowa ścieżka rowerowa, na której ich przyjaciel Sebastian trenuje do zawodów. W Pomorskim wszyscy korzystamy z funduszy europejskich. To realna rzeczywistość. A środki unijne efektywnie inwestuje pomorski samorząd.